Widzę teraz, że uważacie mnie za całkiem innego człowieka niż jestem w istocie. Radźcie nie zapominać, że mówi z wami człowiek uczciwy i mimo, że zmierzył całą otchłań podłości, człowiek szlachetny. Tak, panowie, szlachetny wewnętrznie, w głębi swojego jestestwa. Nie umiem się być może wyrazić, w tym właśnie cała moja męka, że przez całe życie szukałem szlachetności. Pożądałem jej, tęskniłem za nią i odkryć chciałem z latarnią Diogenesa w ręku. Tak, z latarnią. A mimo to przez całe życie popełniałem rzeczy brzydkie. Jak my wszyscy, panowie. To jest... Przepraszam. Wy może lepsi jesteście ode mnie, tylko ja jeden zbłądziłem. Co prawda nie podobała mi się jego powierzchowność. Coś w niej było nieuczciwego, bezczelnego. Sponiewierać musiał i splamić każdą świętość. Przytem te wieczne drwiny, cynizm. Było mi to wszystko wstrętne. Dziś jednak, kiedy wiem, że już nie żyję, myślę o nim inaczej. Nie tyle inaczej, ile przykro mi, że go tak nienawidził. Widzicie, panowie, sam przecie nie jestem ani tak pięknym, ani tak dobrym człowiekiem, abym miał prawo za wstrętnego go uważać. Widzicie? Przypomina mi się sen jeden, który miałem nieraz. Śni mi się, że goni mnie ktoś, kogo się strasznie lękam i pragnę ukryć się przed nim. Chowam się więc za drzwi, za szafę, a on szuka mnie, mimo że wie bardzo dobrze, gdzie jestem ukryty, ale udaje, że nie wie, aby udręczać mnie dłużej i nasycić się lękiem moim. Otóż to, co wy teraz ze mną robicie, podobne jest do tego snu. No! A teraz nie sen to już, a rzeczywistość. Najrealniejsza w świecie rzeczywistość. Jestem wilk, a wy, jak myśliwi, tropicie mnie i osaczacie. Czy wy sobie wyobrażacie, że gdybym zabił ojca, to byłbym w stanie ukryć to, wykręcać się przed wami, kłamać i udawać? Gdybym był winowajcą, przysięgam, że nie czekałbym waszego przybycia, a zastrzeliłem się zaraz. Jakim pierwotnie zamierzałem, nie doczekawszy świtu. Przez lat 20 nie nauczyłbym się tyle, ile przez tę jedną przeklętą noc. Czy patrzyłbym wam prosto w oczy? Ja, który się tak męczyłem domniemanym zabójstwem Kirigora. A wy chcecie, ażebym przed takimi jak wy, którzy drwicie ze mnie, nie wierzycie słowom moim, stawiacie mi co krok jakieś pułapki, żebym ja dobrowolnie odkrywał wam jeszcze nową podłość swoją i nową hańbę. Ten, co otworzył drzwi do mieszkania ojca mego, musiał go zamordować i ograbić. A kto on? Nie mam pojęcia. Tyle wam mogę powiedzieć. I więcej ani słowa. A teraz wołajcie świadków.